A teraz tak, zaprogramowaliśmy coś w komputerze, jesteśmy w terenie, nie potrafimy otworzyć przemiennika i chcemy się upewnić, czy wszystkie dane są w porządku. Jak to sprawdzić? Zapraszam. A więc tak, domyślnie, jak odpalimy radyjko, to będziemy w menu częstotliwości. Jakbyśmy chcieli przejść do zaprogramowanych, klikamy ten czerwony przycisk. Oczywiście, jak chcemy z powrotem wejść do tego menu, to jeszcze raz klikniemy i mamy częstotliwości. Tutaj mamy zaprogramowane przemienniki albo kanały. I żeby sobie tutaj zmieniać te przemienniki, to kręcimy tutaj tym pierwszym pokrętłem. A jeśli byśmy chcieli zobaczyć szczegóły tego, to klikamy tutaj pierwszy przycisk po lewej stronie. No i tutaj zobaczymy, tak, że RK to jest na której częstotliwości odbieramy, te na której nadajemy, a u góry tutaj czyli ton do otwarcia przemiennika. Dodatkowo jeszcze możemy sobie SQL podejrzeć, czyli SQL. Jest ustawiony tu na 15%. Czyli jeżeli jesteśmy pewni, nie otwieramy przemiennika, wchodzimy sobie tutaj w szczegóły tego kanału, możemy sobie wszystko jeszcze zweryfikować. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam.